PIT 200. Bo to chyba tam jest. Robią, na ja nie. Ale poczekaj, robią. Ale robią bossa na 200 czy PIT na 200? Bo to jest co innego. Ja widziałem, jak goście mieli wymaksowane postacie i tam na tym picie, nie wiem, koło 80 ich one-shotowało, tak? Więc tam ty, masz do 200. 130 tam masz ten... robią już teraz bez problemu. No, no tak, ale to są no-life'y, które już mają wymaksowane postacie. No to o takich ludziach ja mówię. Nie mówię o nas, co se gramy tam, wiesz, po południu trochę. Tylko... Ale 99,9 tego nie jest zrobisz, ludzi... Nie zrobisz nawet no. 120, ale mówię, że 90 robisz, tak? Czy ile? Nie, ja teraz te zwykłe wchodziłem, robiłem 60. PIT na razie zbierałem do 30, bo musiałem zrobić, że tak powiem, podstawkę musisz najpierw zrobić. Bo to im wyżej wchodzisz, na przykład jak masz 30... Nie, no, po kolei musisz podnosić, no. No dokładnie, żeby do góry, najpierw zbierasz materiały od 1 do 30 zbierasz materiały, tak? Musisz wbić wszystkie przedmioty, potem od tam 30 parę ci już wypadają ci inne materiały, tak? Tam nie wiem, od 30 parę do 60 ci wypadają następne. I tak dalej, i tak dalej. Teraz można co robić w sumie Ubery. 4. A serca nadal nie można kuźwa przemienić. Nie, nie, no serce musisz biegać właśnie Helltighty albo drzewo szeptów, nie? Właśnie drzewo ja teraz szeptów. Farmię, bo miałem tylko 5, a... No, to ja mam 2 tylko kuźwa. Panowie, ja mam full tego wszystkiego, mogę wam przelecieć. Bo mi to tam jest... Ale to nam chodzi, że nie mamy odłamków, żeby wydropić wejściówki. Ale to ja mogę wam... Za darmo wejdziecie. Ja nie potrzebuję tam nic z tego. Mogę wam po prostu polatać, tak? Jak wy coś potrzebujecie. No ja akurat potrzebuję, ale... No, no to nie ma problemu. I kask, i ten, i spodnie. Bo buty nawet... Nie ma problemu, możemy iść, ogarnąć. Tylko muszę... Ale to ja będę miał, nie? Tak, ja mam już tyle. Bo tego że... to leci, kurwa, ale serce mi dopiero zaczyna lecieć serce. Możesz wziąć to, co zostało. Ja stal już przeleciałem, mam, mówię, 10 jajek już mam. Znaczy nie, jak tylko... Teraz wam powiem, ile mam wszystkiego. Ja mam tego naprawdę dużo. Tym bardziej, że już leci z bossów nawet te głównych. Ja mam stali, mam 134 do przerobienia. Już mam część przerobionych. Serc mam 20, główek mam 30, łapek mam 23. O, wiesz, Iron Warshan. Więcej mam. Warshan, ten pod drzewem. Tak? Więcej mam stali. Stali mam 172 mam stali. No leć, no bo widzę, jak już, tylko ja podejrzewam, że właśnie jak już wejdzie na postawkę, powiedzmy 90, ja już sporo grałem, co nie? Ja podejrzewam, że ja dopiero wchodzę jak 80 level, jak no mówię, do setki dobić, to będzie lecieć, to. No. To już leci i na 80. No zaczyna, powiem ci te serca, tak. Czekajcie, ile tam jest, żeby zrobić 5. Wejściówkę, to trzeba mieć 5 jajek? Nie, no. Dwa jajka i dwa szardy, nie? Tak, na jedno wejście. Aha, dobra. Czyli jak chcesz 5 wejść, no to 10 jajek byś musiał. Mam właśnie 10 szardów chcecie, i 10 jajek. Chcecie porobić sobie dziurę przy drzewie? Potrzebujecie no, ja tam coś tam? Właśnie. No to chodź do mnie, jak ktoś jeszcze czany, jak chcesz coś zrobić. Mogę iść tylko. Zabiję no tego. To chodźcie, bo ja będę tam zrobię parę surowców, to mogę przelecieć. Będziemy go one-shotować. Wyświetl profil. No tak, widzę. Jakiś nowy jest ten. Dla widza jest nowy. Ten amulet, tak? Co on daje? No to on daje właśnie do tej kulki. Do tej zimowej? To jest ta kulka, co była w D2, no nie? No z... Rozpadała się na odłamki. No widziałem, tak latają z taką zimną kulką. To jest zamarznięta kula. Aha. Bo to jest nowy przedmiot, tak? No. Tak?
No tak, on już dopiero teraz od tego sezonu. Od tego sezonu. No on był już na PTR-ze, nie? Pod to grali. Dosyć szybko się nim farmi. Czekaj, muszę wziąć te surowce. Ja sobie miałem rozdać punkciki, kurde. Co ja potrzebuję na tego? To, serce, kość, te wszystkie rzeczy. Głowa. I łapa, nie? Trzy rzeczy? Trzy rzeczy czy cztery? Cztery. A, kość jeszcze, dobra. No to chodź tam. O, muszę strząść. Mówię, czemu nie mogę wejść, a ja na koniu. No ja teraz jeszcze jestem ubrany pod Speed Farm, a nie pod DPS. Ja mam przedmioty takie stricte na bossy już odłożone. Dobra, chodzimy. Wiecie, tak? Bo? Czy wejść? Ja wlazłem dopiero. A, bo tutaj potrzebowałbym stylowy kamień. Dwa razy mam go, żeby zrobić tego bossa w tej wersji 2.0. Już jesteście? Jesteście. Ja już odpaliłem. Idei. No to żółtek teraz się nie opłaca zbierać w ogóle. Znaczy, nie no, opłaca się pod kątem surowców. Kasa i surowce. No, ale pod względem założenia. Nie, to w ogóle nie bierzesz tego pod uwagę. To przez to musisz skasować, Iron, znaczy, pamiętaj. Tak. Ale znaczy moim zdaniem zrobili źle, bo powinni zostawić jednak nadal 3 statystyki w tych żółtych. No bo teraz praktycznie wyeliminowali żółte totalnie. Że teraz są tylko po to, żeby równie dobrze mogli zostawić tylko legendy w tym momencie. Znaczy, no wiadomo, że jak ktoś by chciał przejść kampanię, no to może rozpocząć. Nie, teoretycznie mogą się pozbyć białych i niebieskich, to już na pewno. Zostawić przynajmniej te żółte, a na kampanię, na levelowanie. Kurwa, bije ten nekro, masakr. Po ile musimy mieć, żeby 5 przelecieć? 25 surowców, tak? Nie, poczekaj. 20. Potem jeszcze pójdziemy na tego drugiego, jak coś potrzebujecie. Ja tam byłem właśnie już 10 razy. No jak coś potrzebujesz, to możemy jeszcze iść. Nie, tam nie mam nic. Ja muszę tylko mieć właśnie z Duriela potrzeba i kask, i spodnie. No tak to raczej tylko z Uberów to leci. Z tej od krwi? Tak, to mam krwi nazbieranej, to tam mam ten amulet leci na 925. Bo ja mam chyba na... Mój jest na... 6-7. Chyba dwa mi wypadły. Zarobiony. Rzadko się zdarza, żeby dwa wypadły. Ale ja powiem wam, że teraz ten, że aż przyjemnie się lata ten Helltide. Nie więcej bardzo. Dużo mobów jest, wiesz. Dużo mobów, plus jest dużo takich mini-eventów, że praktycznie gdzieś polecisz kawałek, masz już od razu... No to wkurzenie, co wkurzasz ludzi, to też to później wypada ten z podziemi. Tak, ta... No, nie, to jest super. No, to też jest super, powiem ci. To jest też bardzo dobre. To mobów się robi jak...
Kiedyś to tu leciały te jakieś pierścionki, nie? No, tu... no tak. Poleciał mi. A mi tu jeszcze tak? Nic. No już trzy mi poleciały te pierścionki. Na kampanii, no, na levelowaniu mi to dwa wyleciały. Widziałem, że niektórzy ten... Znaczy nie, no mi też poleciał Tarlasza na tym, ale mówię, że tu leciał już taki, nie? No tutaj leciał. Teraz nie leci. Nie dopiero wiem, mam dwie te. Dopiero mam dwa unikaty stąd. A nie, cholera, poczekaj. Nie skasowałeś. Nie skasowałem. Nie mam cztery, nie, trzy, bo dwa amulety i pierścionek właśnie ten. Ale badziewny. Wypadły buty, ale ze słabą statystyką. Co prawda 9-2-5. Lecą to lecą. Ale jaki komfort jest, że nie musisz mieć Uber unikatów i nawalasz. Powiem wam, zawsze miałem jakiś build, że trzeba było mieć Uber unikaty, a tutaj akurat... Ale ty jeszcze teraz możesz co robić swoje Uber unikaty jakoś podobno, nie? Tak. Nie, no może, tak. Tylko musisz cztery zniszczyć, tak jakby, nie? Cztery. Jakieś inne? Tak. Jak zniszczysz cztery Uber unikaty, to możesz zrobić jakiś też. Tylko, że wtedy widełki ci się robią. A, w tych, no... Nie ma, że... Że czako ci wypadnie na max max. No widzisz, pierś nie wypadnie. Ale wiesz, dobre i to, tak? No właśnie takie czako, bo ta Grandfathera. Pierdolę, że widełki, cztery do statystyki. Ja pamiętam w tamtym sezonie, na samym początku, jak jeszcze nie miałem przedmiotów, poprosiliśmy jakiegoś zioma tam, żeby wszedł z nami. Miał Grandfathera, tylko że takiego zrobionego i wszedł raz tylko z nami. I od razu mu wypadł, po jednym razie mu wypadł Grandfather. Uźwa, mam. Cio mam? Aspekt. Aspekt? No to graty. Kuźwa, pasało się. Widzisz. Trzeba było wejść i od razu żeś wydropił. Idę, czekajcie, bo musiałem, bo mi wypadł pierścionek. Troszkę lepszy. Był zarobiony? Nie no, leci itemów, to i wiesz, aspekty się znajdą, nie? No wiesz, no, leci to, leci, ale mówię, kuźwa. Ja też bym nie dziwię się zawsze za jakiś aspekt, który cię ciężej dropi. Nie, ja jakoś nie mogę powiedzieć, mam, bo pełna mam aspekty. Fajnie to, że nie musisz tego trzymać, to jest super. A, to jest mega. Taka wygoda, że... Możemy się zsiarować. I od razu zobaczę, ile mam tych surowców. Szybkość ruchu. Siema, siema, witam serdecznie. 180, 140, obrażenia 60, no. Ale... Boż. Ty, tu mi nie wypadają 920. No tu nie lecą, bo on ma 75 level. Tak, musiałbyś iść na unikata, aha, tego drugiego, na dwójkę to wtedy. No, to już wszystko. Gadaliśmy o tym. Ja teraz jestem burżuj, panie. Ja teraz tylko max mnie interesuje. Ale unikaty jak wypadły to 925. Tylko zwykłe przedmioty są poniżej. Mhm. A nie, też wypadł z niższym. A jak masz to z tą gwiazdką czy z czymś? To jest perfekcyjna statystyka. Aha, czyli po prostu... Ale nie, nawet patrz, jak masz inteligencji, masz 90 normalnie. Maksymalny tak, roll, to na przykład masz 135 wtedy. No bo, no. No tak. To masz o 45 inta więcej na przykład. Czy tam życia, czy czegoś tam. No lepiej mieć i może być tak, że masz, no dokładnie. Możesz mieć trzy nawet takie statystyki. Tak, no mam. No. Mam gdzieś przed mnie właśnie, z dwoma to dwa noszę. Czekajcie, zobaczę ile mam ten. Mam jajków.
15, to jeszcze 5 trzeba. Amulety to będzie do zamiaru też ciekawie. Przy okazji będę mógł zrobić jednego bossa. Tego Iberbossa. Czarny, ty jesteś w środku już? Nie było skasowane? Nie, nie, nie. Nie, nie jestem w środku. Ja się sprzedaję. No to zresztą. Spoko. Idę pod bossa. To może jeszcze bym miksturkę sobie wypił, kuźwa. Właśnie, jak pójdziemy na Duriela, to muszę sobie miksturkę wypić, żebym był powerful. Dla nas chyba attack speed jest najmocniejszy, czy kryt? Ja jestem podkryta, więc tego słów. Nie chciałem się grać pod tych sługów, kurwa. Nie, to jest mocne. Ale nekro mocny, no barb też dalej rządzi. Nie, no tego sam nie wiem, czy to kogoś miałeś bić, czy... Maxrola pewnie miała ile. Bo nie, jak gość ogląda, to właśnie mówi, że miniony są chore i ja ten sam bil od niego właśnie pod te wybuchy, nie? Teraz na przykład wypadły mi dwa unikaty. A mi zbroja wypadła z dwoma, to mi ciekawa. Właśnie. Jak fajnie, nic nie musieć dropić już, kurde. Który to jest dzień? 6 dzień sezonu. Już mam wszystkie przedmioty. No, jutro będzie tydzień. Tak, ja już mam wszystkie przedmioty oprócz czako. No wiadomo, że jeszcze tam pojedyncze rzeczy mógłbym wymaksować. Na no, te pobijane masz te wszystkie statystyki perfekt. No, powbijać to jeszcze, no. No powbijać, no, ale, ale mam, ale, to jest też ale na przykład wypadł mi pierścień, już mi wypadł, że lepszy mi nie może wypaść, tak? Z maksymalnymi statystykami. Ale chodzi mi o te statystyki, co wbijasz. Odkowa, nie wejdzie, te... masz 5 i co, item masz super, ale i tak się nie nadaje już. Bo nie, a nie, tak, nie... To już parę razy tak miałem. No, no. Nie, ja najpierw, powiem ci, ja już teraz się wytrwaniłem, ja najpierw idę, ogarniam kowala i no dopiero potem, i potem przekuwam i potem przekuwam statystykę, tak? No, bo jak, nie no, tracisz, no, bo, nie? No bo wiesz, jak zrobisz najpierw wszystkie 3 statystyki, które cię interesują, potem pójdziesz do kowala i na przykład ja tutaj szkieletowych magów mam wbić, plus to coś tam. To kupę poleci, no. Tak, i tutaj, wiesz, wymaksuję sobie, wydam na przykład 1 milion czy 2 i surowce, tak? Bawić się to można przy levelowaniu, a tak to... Tak, i wiesz, i potem mi nie wyjdzie, no to... Kiszka. Upa. Tracona kasa. Dupa. Mam amulety lecą. No mi jeszcze żaden amulet nie poleciał. Tutaj akurat. No powiedz, no nie, z 5 to już na pewno mi poleciało. Ale tych unikatowych? Tak, no ale to jest jak gwiazdka taka, nie wiem. Mam już jak jeszcze 2 razy. Ja to dla mnie napływ krwi. O kurde, nie zrestowałem. Wiesz co? Powiem ci, jedną rzecz mogliby zrobić. Jak już stoisz pod tym pieprzonym bossem, mogliby zrobić opcję, że po prostu wkładasz te surowce i nie musisz wychodzić z tego pieprzonego tego i resetować. Po cholerę. Wiadomo, że ludzie to robią w kółko jak kurde lemingi i jak masz surowce, odpalasz od nowa. Masz surowce, odpalasz od nowa. Koniec. Przecież to by było takie proste. Kończą ci się surowce, wychodzisz z... że tak powiem, miejscówki i tyle. No, ale to wiesz, jakbyś był w drużynie czteroosobowej, ktoś by ci
I wiesz, nie, no co? I dupa, nie podniósłbyś itemów albo coś. No, no to co, no to już jest wina drużyny, powiedzmy, to nawet nie. No, no. O, nie. No, no pierdzielić to, nie? No w czym to było? W tym sezonie, czy też my się śmiali, że ja raz powstałem i ty powstałeś, że odpaliliśmy za szybko, też coś było. No, no, bo ktoś nie wszedł. No i też było powsute, no, ale to wina była nasza, a nie... No i patrz, teraz stoimy, ja mam surowce, czy się umawiamy, gadamy ze sobą, klikam, jest dalej to gawno, co nie, klikam w to, wkładam nowe no surowce i... I od nowa. I od nowa. To było okej. Może za 5 sezonów dojdą do tego. Albo za 5 lat. A, za 5 lat to już jak będzie już nowe Diablo. Będzie Diablo 5. No, raczej już nie, ludzie nie będą chyba tak chętnie wydawać po 300 parę złotych. Ja bym już drugi raz Diablo 4 nie kupił. Teraz kupiłbyś. Nie. Kupiłbyś. Po tym nawet co wiesz, zagram, bo zagram teraz, ale jakoś nie ma takiej super rewelacji. Nie, ja bym powiedział, to Diablo, to teraz jest, to bym kupił. Jest super. Jest to super. Pierwsze, to nie powiem, bo takie było... Tylko nadal jest... Ale to, sezon to mieć jakąś zawartość, co dzisiaj, a nie... To, co dzisiaj gadaliśmy, nadal jest to. Za każdym razem powinno zostawać coś świeżego. Ja mówię, żeby chociaż była jakaś content sezonowy. A tu co masz? To, nie, że masz w tym sezonie krew, jest wyjątkowo. W tym sezonie jest wyjątkowo, tak? Ale... Już lepsze były nawet te robaczki, co się tam wkładało, te znaczki. Wiesz co, tu nie chodzi o to. Nie chodzi o te dopałki sezonowe. Skończy się sezon, Mechanikę. Dopałki sezonowe wek. Ale content sezonowy była, nie pamiętam już nazwy, ta miejscówka co było, co się wchodziło do tych podziemi, gdzie tam się chodziło skarbiec. W środku i skarbiec i te portale były, gdzie tam można było wchodzić do portali, tak? I potem chodziłeś po tych miejscówkach, ileś tam tych miejscówek było, jeden był z ogniem, drugi był z trucizną, trzeci był z tym. Czemu oni kuźwa tego nie zostawili? Mogli to zostawić jako dodatkowe rzeczy, bo teraz mamy ten pit, mamy te zwykłe szczeliny, mogli to zostawić, jeszcze coś tam. Jakiś content każdy by wybrał dla siebie. Chodźcie, się zszerujemy. Nie, to nie o to chodzi. Żeby po co coś, co już stworzyli w grze, po co to, że tak powiem, kasować? To normalnie to jest głupota total. Mana, co ja tutaj mogę praktycznie wszystko kasować jak leci. Wszystko jest niższy poziom. Myślałem, że tu normalnie 900, ale jak latam na tym... Jakbyś ten wziął tą dwójkę, nie? To wtedy by było. Tak, tak, ale jak latam już na Helltide, to tylko 900 mi wypadają. No bo ostatni level, no to. Może dlatego. Tak, tak, tak. Dobra, chodź tam. Muszę zresetować. Muszę zobaczyć, ile mi brakuje. A nie, dobra, stop. Anuluj. Chyba mam wszystko. A tego drugiego jeszcze. Jak chcecie, to możecie iść ze mną. Dobra, mam 20. Żeby zrobić 10 skałek, to ile potrzebuje żelaza? 10 jaj, znaczy co, 10 skałek? No, 50. To ile? 50 żelaza, dobra. Gdzie on był? Po lewej stronie. Widzę. Już mam. Mam pani dostać przelecić. Ja to chyba i tak odpuszczę. Nie mam nic. Ja tu sobie przelecę ten drzewo. Sam parę razy. A ty sam zrób. I będę miał przynajmniej jeszcze parę jajek na kilka wejściówek, nie? I
Zaraz się tam dołączymy. Czarny chyba chce go zrobić, tak? Chcesz go zrobić, Czarny? Nie, nie. No też przelecę sam, powiedzmy. Dobra, dobra. Wysiłki. No to wyjdźcie z teamu. To ja szybko go zrobię. To fajnie mieć taki build, żeby nie trzeba było nic z Durilla, nie? Znaczy no, ja mogę chcieć, no czako. Każdy no build w sumie masz słabszy, no albo... To jak masz tylko jeden item, to jak ci wypadnie jakiekolwiek cztery, jak to mówi czarny, to sobie zrobisz czako. Tak sobie mogę zakombinować. Wyjdź, wejdź, pobiegnij. No trzeba wyresetować jeszcze za każdym razem te. Wiem, no jeszcze zresetuję, tak, ale to mówię. Używa. Takie bzdurne. No widzisz, no oni jakoś tak z tym, ze sprytem to nie idą w parze. Ci. Wiesz, no, Diablo 4 ogólnie tak. Mają takie pomysły nie, jakieś. Ogólnie, no to co teraz zrobili, to mega dobre. Super, tak? Ale wiesz, taka pierdołka na przykład jak to, co teraz gadamy, albo to, żeby zostawiać. No, jak można tworzyć content, który potem się usuwa? No to naprawdę, no, nie trzeba być geniuszem. Serio, nie trzeba być geniuszem, żeby wpaść na to. Wiesz, no ja nie mówię, że ma się DPS, bo w każdym sezonie masz tam jakiś, przynajmniej do tej pory był jakiś taki ekstra boost do DPS-u, tak? To wiadomo, że tego nie mogą zostawiać, bo w końcu byśmy na żółtych, kurde, zabijali, nie wiem, wszystkich bossów na strzała. Jak są mocne buildy, bo zobacz jak to... Takie bossy na przykład, wiadomo, powiedzmy 75 czy ok, ale idziesz na takiego Duriela, jak ty mówisz, że Barb go na hita ściąga, albo tak jak ty go na 2 czy 3 uderzenia, te moby jak go trafią, no to... No zobaczymy teraz, jak wejdziemy razem, jak będzie się, jak będzie bił. Jeszcze wszystkich tych nie mam, że tak powiem, zrobionych, tak? Przedmiotów? No nie mam wymaksowanych tych wszystkich statystyk takich, wiesz, tych wbijanych w górę. Tak, tych nawet jedynek, no bo jeszcze w jednym przedmiocie mi brakuje, że tak powiem, tych pierwszego poziomu podniesienia, bo są, nazwijmy to cztery poziomy. Od 1 do 4, tam od 4 do 8, tak, i od 8 do 12. Trzy poziomy są, tak? No to ja wszystko mam praktycznie na pierwszy poziom. Tylko ja dopiero trzy glify na 15 wrzuciłem. A gdzie tam do 7? Nie no, ja już glify mam na 15 wszystkie zrobione. No właśnie, jak ja biłem Duriela, to jeszcze glifów nie miałem powbijanych. To już go biłem. Bez problemu. Może ja tego metalowego na strzała mam.
No, nie masz co się dziwić. Powiem ci, że ogólnie ten nekro jest mocniejszy od Barba. Tego, co był w tamtym sezonie. Serio. Wiesz, jeszcze nie mam go zrobionego tak mega. Ale Barb ten nowy też jest bardzo mocny. Wiem, ale mówię, że w porównaniu, bo ja miałem wymaksowanego Barba w tamtym sezonie pod Double Swing, no to on był troszeczkę był słabszy od tego pod, no wiecie, którego. Od standardowego pod tym murzem. O, to był troszeczkę był słabszy, ale za to szybciej się farmiło, ale miałem wymaksowanego go. To powiem ci, że widzę różnicę tutaj o wiele szybciej. Ale mi się wydaje, że trochę wyrównali tę znowu postacie, bo kurwa w tym sezonie to bardzo rządził. Nie, teraz praktycznie wszystko jest mocne. No to teraz tak, ale w tamtym sezonie to tak się tylko Barbie. No wiesz jak to. Barb jest cały czas mocny. Tylko, że jest taki... No teraz nekro numer 1 i Barb numer 2. Podobno. Ale ten też podobno ma dobry damage. Tylko trzeba go dobrze zrobić, druida. Druid pod wielką. Mi się wydaje, że wszyscy teraz są. Ta moja czarka też, jak tam widziałem, tutaj, to też tutaj też nie ma ten... Nie ma... Widzisz, z tych bossów nie wypadają z wszystkich 900. Tutaj też nie wypadają. No tamten ma 8-5 level, ten twój, co teraz bijesz. A na 7-5 ma. Nie, ale znaczy ten Warszal ma 7-5, a on ma 80 albo 8-5. Ten stalowy. Stalowy. No. 7-5 ma. 7-5? Tam to radziłem. Nie no, no chyba hemu. Unikaty wypadają na maksa. Ale te inne to... Muszę przejrzeć, bo tylko te unikaty wrzucam. Chociaż nawet nie wiem po co. Nie są potrzebne. Może na jakąś inną postać jakiś unikat mi będzie potrzebny. Jest mega. Tak jak kurde nigdy nie grałem jakimś nekromantą, coś z przywołańcami. Już teraz w Last Epoch też grałem tym. Nie pamiętam jak się nazywa ten build. Ale też mi się mega grało. Chodzi ci o tego licza? Nie licza tylko tego co ten? No, pod wybuchowego tego. No, nie wybuchowego. No, pod tego jego minioniona. Golema, no. Pod golema. Pod tego dużego, no. Nie golema, pod... Dużego ten ducha, powiedz. Nie. No. Ja nigdy nie pamiętam, ten jak to się... zjadał zwłoki, no. Tak. Kuźwa, ja doszedłem do 500, już dłużej mi się nie chciało nim grać. Ale ja przypuszczam, że wiesz, ja jestem... No jestem casualem, tak? No może trochę więcej niż casualem, ale przypuszczam, że tysięczny poziom spokojnie bym zrobił. Bo ja tam to, czy ja biegałem 300, czy ja biegałem 500, to ja tam nie widziałem w ogóle żadnej różnicy. Na tym to polegało, że ubierałeś na 65 ten levelu kask i mogłeś robić 500 zamkniętymi oczami praktycznie. A, no mówię, byle nie, jakie tam itemy do statystyk. Nie widziałem różnicy. Kask robił wszystko, nie? Mają to znerfić, co nie? Ale ja sobie tam ciupałem tym paladynem, to też 500 robi i nieśmiertelny, można powiedzieć. No tamten nieśmiertelny po prostu. Tam już wyżej na przykład to już trzeba tam jakąś mechanikę uciec, bo na smoku to stoisz i tylko mu wiesz, ładujesz. Nie bije może dużym DPS-em, ale jednak...
No dobra, mam też już jajka. Masz jajka, no to dobrze. Ja to sprzedać? Powiem na bazarze? Żartem diablowym, że dobrze, że masz jajka. Jajka trzeba mieć. Co to za chłopie, jak nie ma jaj, nie? Dokładnie. Gdzie to mnie wywaliło tu? A ty nie, jeszcze jedno muszę zrobić. Dziewięć, no, i, no i największy mój zarzut jeszcze do Diablo 4 to jest to, że nie ma, zero jest kontentu teamowego. Nie wiem, chyba ze względu na to, żeby jacyś ziomowie przy konsoli mogli grać. Nie ma w ogóle. Nie ma, nie ma żadnej. Nie ma wyzwań, że tak powiem, w czteroosobowych. No a to szczeli intera? Nie będą? No, co te. Te nie, doły. Doły, no. Może. Może tam no, jakiś. Tak się... jedyny content jest taki, że jak idziesz w czterech, to możesz więcej zrobić durieli. Masz więcej wyjściów. Ale to, no, nie, to nie. Przestań, to mi... żaden content. Dla mnie content był te w trójce szczelinie, tak? Głęboko. Tak. I pamiętam się, podniecaliśmy się, że o, kurde, zrobiliśmy 120, to jeszcze tam, kurde, może zrobi się w ciągu paru dni teraz. Się zrobi 120. Nie, ale wiesz, tam mam lepszy gear, że tak powiem, wbiłem wyższy paragon, to teraz może zrobimy, w tym tygodniu może się 125 zrobi, tak? Ale widzisz, tutaj... samo to, że jak zbiłeś te paragony, ci coś dawały, a tutaj co? Bijesz setny level i koniec. Ale to nawet nie o to chodzi. O, dwa dostałem, bardzo, bardzo dzięki. Mam? O, 11 już mam. Okej. Okay. Musiało mi wypaść parę razy, po dwa. No. Wiesz, mogliby zrobić coś takiego jak w tym, jak w Lost Arku, tak? Znaczy, tam przegięli, bo z jednej strony jak było Diablo 3, to ja mówię, ale by było fajnie, gdyby mogło być więcej osób w teamie. A potem jak się okazało, że potrzeba 8, że tak powiem, osób do teamu, to ludzie też się wkurzali, bo ciężko było zebrać te 8 osób, tak? Więc... Ale w lozarku był przesadzony, bo nie miałeś z tego, to już nie mogłeś iść na tego, późno. Musiałeś wszystkie bossy zaliczać, żeby iść dalej. No. Ale o co mi chodzi? Tutaj w Diablo powinno być coś takiego, że zbierasz z różnych miejsc, musisz robić content 1, 2, 3, 4, 5, przez co robisz różne rzeczy, tak? Z tego zbierasz, z każdego contentu masz po jednej rzeczy, zbierasz 5 rzeczy i wtedy możesz odpalić sobie na przykład raid. I po kolei musisz zrobić na przykład 5 bossów. I wtedy coś tam dostajesz. Tego typu rzeczy powinny być teamowe, tak? I na przykład jedna osoba z teamu może coś takiego otworzyć. Potem druga osoba otwiera. Takie rzeczy, które na przykład w Lost Arku tak było, czy na przykład w tym, ta strzelanka, jak ona się nazywała? Ghost dużo w nią grał. The Division? Albo nie. Outsider? Nie, nie, nie. Nie. Jedynka i dwójka była, ta taka kosmiczna. Już jakiś czas temu ja też w nią grałem dużo. No nieważne. I tam też było, że praktycznie teamowo się grało, tak? Właśnie tego typu rzeczy brakuje mi. W tej grze. Dobra. Ogólnie mam 20 tego, 20 tego. Przebiorę sobie amulet. Chociaż.
który jest lepszy. Niestety ten zostanie. Chociaż tu mam redukcję, ale tu nie mam wbitego, tu mam pancerza więcej. A te schematów też jest do tego, nie? Do nadrobienia trochę. Do hartowania. Wiesz co, ale już praktycznie mam wszystkie. No nie mam. Tyle co pograłem. Wiesz? A patrzyłeś, czy masz wszystkie? Brakuje mi jednego czy dwóch. Znaczy przynajmniej tych, co mogę mieć na nekro i tych, że tak powiem, wspólnych. Dobra, za dwu. Tak, czarny. Podoba ci się Diabolo? Ja. Coś tam sobie poplikam. Tak, sekundę po troszku, nie? Tam. Ja też tak jakoś. Trochę długo, bo w lasę po chabince pociupał, ale trzeba tyle poczekać. Statki to tak co jakiś czas jedną bitwę ciupnę. Nie, no teraz sobie tam gdzieś tam. Ej, tam dziennie. No, w czołgi, nie? Dobra, chodźcie już do teamu, ja już lecę. Dawaj, czarny. No, że ja nie mam, najwyżej wam oddam później w farmie. Proszę pana. Znamy się od dawien dawna i ja jestem takim człowiekiem, który zaprasza i nie trzeba mi oddawać. Ale ja tam lubię jak mniej więcej. I też nie zależy, bo jak mam, to mogę dać, tak? Ja ci powiem, ty jesteś zbyt często z pewnym osobnikiem. Ja z gościem się już dawno nie widziałem. Ja wiem, ale ja się śmieję, ale on jest taki, że wiesz. Mi tam nie zależy, bo kurwa. Kuźwa. Tam to dam. Czekaj. O, daj się. Nie wziąłem oczywiście surowców ze skrzynki. Dobra, ale to brawo. Stres. Brawo ja. Już zaraz się wrócę. Już tam czekajcie na miejscu. Czarny, padniemy? Ja na pewno nie. No, a ty masz kupę życia, co? Nie. 13.
Tak mi się wydaje, że nie pan. No panterny to ja jest. Ja mam 10. A pancerza 8. Ja mi teraz patrzę. Zobaczymy. Ale... Zobaczymy. Ja się tak kurde się chwaliłem, że ja go tutaj zwarkituję. A to się trochę dłużej będzie bić, ale to ubić, to się ubije przecież. O cię. O, ja się cieszyłem, że kurwa, że z życia będę miał. Kurwa, małe mnie zabijają. Co ty mówisz? Zabija, Iron. Spierdzielił. Nie, to ja mówiłem, wiesz. Nie, no. Zobaczcie, nic mi nie robi, nic. Tak ma zrobioną postać już, że total nic mi nie robi. Hełm mam starożytny, a tylko jeden. A mi spodnie, spodnie poleciały. Spodnie mi wypadły. Na mnie, o proszę. O, a teraz podobno można dawać itemy, nie? Czy sprzedawać, jak to teraz jest? Nie wiem. Zygmunt. Póki nie założysz, można przekazywać chyba. Tak? Czy handlować nimi? Podobno. Ale, no. Ale chyba. A unikatami też? Właśnie o to chodzi, że unikatami. Chyba tak, nie jest teraz właśnie. Unikat przypisany kąt, nie jest. Tylko zwykle patrzyliśmy, to niektóre żółte były przypisane do konta, a niektóre nie, nie? Jak ubierzesz, to już są przypisane. I jak skrapisz. No to chodź spróbujemy się wymienić unikatami. Tak z ciekawości. Pod względem technicznym. Jest zimna. Czekaj, już korona poleciała. Chodźcie do środka, ja jestem w środku. Na wejściu w środku. Dobra, jak się... Zróbcie ze mną handel. Nie, czekaj. Handel zróbmy. Akceptuj. Okej. Okay. Się nie da handlu zrobić. Zablokuj ofertę. Zablokuj. I zaakceptuj, masz na dole jeszcze raz. Zaakceptuj. Zrobiliśmy handel? Wymieniliśmy się, czy nie? Tak? Tak. O jak zajebiście. To gdzie dla mnie spodnie? No to jak chcesz, to te. A które? Bo ja mam teraz na jakieś sługi. No ale w końcu, nie? Nie, ale to nie o to chodzi, ale można się zamienić. Chodź, damy ten. Ty jakie potrzebujesz? Ja? Ale co, ja ci muszę dać jakiś item? Nie. Nie, czy. Nic. Albo złoto, nie wiem. Daj mi jeden złota. Dokładnie, czy. Możesz spróbować bez niczego, nie wiem. Czy, ale nie, chyba daj jeden złoto. O, dobra. Ty właśnie te potrzebuje spodnie. Tak? No to masz. No i masz. Ale fajnie, że może. Nie, właśnie mi się tak mówili. No. A czekacie Uber unikatami też, czy? Znaczy nie wiem. Nie czy wiem. Ubery też podlegają pod to, czy nie? Nie wiem. No bo jak mówię, jak miałem 5 czapek czaków w tam którymś sezonie, no to kurwa. No to szkoda nie dać. Nie, kurwa, nie wiem, nie wiem, czy Uber unikaty. Trzeba będzie to sprawdzić, nie? Ale i korona mi poleciała i teraz mi dał spodnie, który ten nie użył otworzenia. Dobra. Żeś otworzyła, ja jeszcze nie byłem w środku, ty. Tak. Nie było cię? No byłem nie przed bramą. To już jesteś. No nie, udało mi się wskoczyć teleportem. No, przeżywka ma jeszcze nie jest. Nie dzieje, panie. Ja jestem taki przystankowany, że... To jakoś jestem, że tak powiem, przestraszony tym. Ja teraz żaden mi nie wypadł. Nie, jest pierścień jakiś. Tymi odwiza dingsami. Mówię, kurde, no. To Durien nawala tym. No. A nawet moby się, że tak powiem,
mądrzejsze, bo nie atakują po wejściu. Nie wiem, czy zauważyliście, jak się stoi bez ruchu, to cię moby cię nie atakują po wyjściu z pieczary. To tak jak wejdziesz do tego, do podziemia, to też chwilę jak się nie ruszysz, póki to cię nie atakują, nie? No tak, no to wiesz, to też było głupie. Cześć, to ja zrobiłem, to ja nie zrobiłem na 5, tylko ja zrobiłem na 10. Na 10 durieli zrobiłem. Byś musiał mieć 20. No miałem 20. Po 20? I 20 tego, i 20 tego? Tak. A no to na 10, no? Na 10. Ja nigdy nie mogłem tego zjeżdżać. Duszek nie doleciał, kurwa, nawet. Jeszcze muszę sobie, bo ja nie przygotowałem sobie, mam odłożone już. Mam odłożone przedmioty, które mi podwoją DPS. Tylko na razie nie potrzebowałem tych, nie robiłem, co nie? Mówiłem, mam amulet plus 45 do obrażeń, różdżkę plus 30 do obrażeń i pierścień plus 30 do obrażeń, plus statystyki te, co powinny być. To 105% mogę dipsa jeszcze. Dużo. To bym miał zamiast 16 tysięcy DPS-u, miałbym 32 tysiące. O, widzisz, stoimy i nic nam nie robią. Jak zabijemy. Tam mu za cholera. Czekajcie, ile już jest? Dobra, teraz będzie siar. Ale kosy też mi nie lecą. Później będziesz miał tych kos. No kuźwa, później to tego leci. Człowieku, ja... Ja w tamtym sezonie to jak już barwą ubrałem na dnie pełną, my pierdzie, ale nie ma sensu, kuźwa, bo już wszystko i tak teraz, na hitach u nas zbierałeś to. Teraz tak łatwo jest ubrać pod względem... O, on pójdzie na raz. Widzisz? Ładnie poszedł w ruch. No bo tu nie uciekł tam. Tak, nie uciekł. Tak. Dobra, idziemy się sierować. No pierwszy, X-Fall. Jak ktoś coś potrzebuje z tego, to mówcie. To mogę wam dać. To nie tak, będę ja se zobaczę na... Ja buty i amulet ten do kulki. Ja na bidzie też mam Speed Farm. Ale ja nie widzę, nie ma... Ty mówię, że ci 5 amuletów poleciał. A to nie tu. Nie tu. A nie, ja już żadnych nie mam Uber unikatów. No, no, Klaty żadne nie potrzebuję. To znaczy... Tak? Ja potrzebuję, nie. Tylko zaraz powiem dokładnie. Ja motylka. Motylka, dobra. Jak wypadnie motylek, to będę dawał. Ale to jest najbliższy taki już powiedzmy, to jest motylek, Czako i Grandfather, nie? Czarny, mogę ci dawać bronie mocne. Jakie, co ty potrzebujesz? Kosę dwuręczną. Kosę dwuręczną, a co ma być w tej kosie? Int? Inteligencja, szansa na trafienie. A nie, bo zaś ci powiem dokładnie. Już ci mówię. Inteligencja, kryt i maksimum życia. Okej. Okay. Niby. Dobra. Obrażenia od trafień krytycznych, o. No, prosta niby jest tak. Ale tylko kosa, bo miecz nie potrzebujesz. Kosy. Nie. No, według buildu to nie. Kosa, okej. Okay. Chociaż dziwne, bo tu masz dodatkowe obrażenia. No wiem, no to nie, czy nie pod przeżywkę bardziej. Może. Bo
Wydaje mi się, że damage tu mi nie będzie brakować. No, tutaj różnie pewnie by... ten. Lazurowego nikt nie potrzebuje, tak? A wypadł mi na dnie 30 level kuźwa, ten lazurowy. Nie. Tarczy też nikt nie potrzebuje, rozumiem. O, jest ta kosa, czarna kosa, to jest ta dla nekro. Ktoś potrzebuje tą kosę? No, też. Kurna. Ja to potrzebuję hełm, ten korona, zabójca królów, buty to, co są pamiątka. Czekaj, ja mi głowa poleciała jakaś, ale to jak ci dam? Odkryta. I ja mam koronę bogów, pogromce. Kto to... Czekaj. Ale powiem wam, że mało mi unikatów wypadło jakoś. Gdzie ty jesteś, czako? Paku. Jakie czako? Paku, czako. Tu jestem, no. Zima, tak? Zima. No widzisz, no. Kuźnia jest zawsze rozgrzana. Dzięki. Kuźwa, ty paku masz za dobrze ze mną. Ale nie, no to ja zaczęłeś ten... już w las epoch. Kuźwa. Bo jest troszkę lepszy, no dobrze. Tak, kuźwa. Jakie wybrzydzanie, nie dość, że dostajesz za darmożkę. Ale w las epoch też tak było. A masz to mam. No i kuźwa. Bo jak ja ci chciałem coś dać, to ty nie chciałeś, no. No bo nie potrzebowałeś. Człowiek sam się musiał dorabiać, a on dostaje. I jeszcze wybrzydza, nie ten kolor, nie ten kurna. Statystyka kurna nie, słaba. No nie mówię o kolorze, nie mówiłem, już nie przestałem. Reset? Zrobiliśmy reset? Nie było. Jeszcze raz jest. Dobra. Ja mówię, śmieję się, kurwa, nigdy nie lubiłem magami grać. Zawsze mówię, jakiś łowca, tył, mniej, kurwa, tu kurczę, nekromanta, w razie epoku nekromanta. Ja. Pewnie sobie coś zrobię, ja... Może jako drugą postać może sobie zrobię maga, bo ja magiem zacząłem i potem praktycznie ja non sezon biegałem magiem. Więc jeszcze teraz... Paka nie ma? Paco! Czekam. Jestem, teleportowało mnie. Już? Mhm. O, jesteś. Na następny raz się przygotuję, odłożę sobie już gear na bossów. Max DPS gear. Kurwa, nie to. Spodnie. U mnie buty. Spodnie, zadajesz obrażenia zwiększone o 12, gdy posiadasz nieustępliwość. Na pierśniki. Skolują mnie. Komuś potrzebna. Ja tylko tego trybula, jakby 40, a tak to... To co to? Będę mówił na bieżąco, co mi wypada. Trybula to te spodnie, to są. Mhm. Ale to są te... Ja tyle gram w tą grę, ja nie pamiętam nazw. Znaczy, nie, te buty po te zasoby w sumie one są. Niektóre nazwy pamiętam, a niektórych jakoś... Mam taką wybiórczą pamięć, że... Po co sobie głowę zaplątać śmieciami jakimiś? Jak kilka lat się uczyłem swojego numeru telefonu, a... Ja mam taką pamięć, że ważne rzeczy pamiętam, a takie jakieś tam ten... Nie wiem wszystko co i jak.
A, stój w miejscu. Haha. Uciekł? No. Kurde. Kilka sekund. Już go miałem w dobrym... Dobrej miejscówce go miałem. W dobrej miejscówce go miałem już. O. Będzie podjeść. Pierścień. Ja nie wiem, zaraz zobaczę, co wypadło. I korona bogów znowu. I znowu ta kosa wypadła. Jak ją masz przepalić, to ci dam inny item, bo może ja później będę rolki sprawdzał, nie? Ale co, kosę? Nie, korona bogów, mówię do niego. Ale co, ja mam 48. A to nie, bo ta jest 60, to nie. Siemka, siemka. To jest perfekcyjna. Nie, nie, jeszcze dopiero robimy pierwszy raz te Duriela w tym sezonie. Latam z chłopakami. Chłopaki potrzebują, ja tam nic nie potrzebuję z Duriela, ale oni tam niech sobie dropią przedmiotki. Znaczy ja ten czako tylko potrzebuję. Ale no, bo mało padzie, poleci bez, to poleci, nie? Bez tego i tak jest, moja postać jest. Jest okej. Okay. Będzie pan zadowolony z tego nekro. Jeszcze tu powinienem o rotacji pamiętać, odpalać co parę sekund pięciu magów, tak? Wtedy DPS mi wzrasta, tego typu pierdoły. A wiesz, tak gram jak fortepian. Jak casual. A, fortepianowo. Słuchaj, ogólnie wszyscy tak grają, tylko nie wszyscy się przyznają. Może będzie ten, co trzeba. Co tu wypadło? Lata znowu wypadła. Tak, tak. Pod nim poleciały. Tak. A mi poleciał dziadek. Do orzechów. Ale dziesiątki mi poleciało. Chcesz motylka? Motylka chyba przegarnę. Ja mam dziesiątkę, jak chcesz. To chodźcie przy tym. To czekaj. Czekaj, jak... No, gdzie to się... Tu to się dawało. Musisz na mnie tak jak bitamy nasze na dole. Chodźcie do środka przy... Już? Przy Durielu. Pod nie chcesz? No może dać, to sprawdzę. Ten motylek? Tak, tak. To co on takiego w tym buildzie robi? Nie popatrzyłem nawet. Zobaczenie, bo zgniłem w słupostkę. Przetłaczasz, ale kurwa też bardzo nie... Ja wiem, że na Barbie się bym używało. Jak już jesteście, to mówcie. No i możesz odpalać jak coś. Nie, nie, ja sobie tam stoję i przeglądam sobie przedmiot. O, jakby chciał ktoś ten rękawice, max inta, życie i do kręcenia coś. Ja rękawic nie mam legendarnych, tylko te spodnie, ale tu są dziesiątki, dwunastki, a 20 jest max. Hełm już jest niby taki okej. Okay. No i amulet, ale to wam nie poleci, bo to jest pęknięte zimowe szkło, to na czarkę tylko leci, to raczej wam. Ale to broń, kosa jeszcze mi do tej pory żadna nie wypadła, nie wiem czemu tak dzieje. Nie, mi dwie poleciały, dwie miarę, no jakieś tam nieidealne, ale będzie. Ale ci już 925 ci tu lecą, tak? No.
I mnie zabił kamień. O, dwa hełmy starożytne, pany. O, czako. Czekolada. To dwa teraz, polecimy. Teraz za te spodnie czako oddajesz. Dobra, się. Dwa razy korona. A mi kolejne te bulta poleciały. Ale więcej niż 12? 13 chyba. Nie? 13 chyba. To nieduża różnica. Teraz mi ani jeden unikat mi nie poleciał. Tak. Ale patrz, poleciały dwa hełmy i żaden Uber. No bo to dwie korony. Ja to nie wiem. Tam zawsze by wiedział, że jak dwa polecie, no to jest większa szansa, że to jeden Uber jest niby. Nie, ale no to tak działa. Mi ale mówię, nie poleciały dwie korony. No to jest szansa, tylko nie. Nigdy nie poleciało, że jeden przedmiot jej był. Kasowałeś, czy nie? Resetować jeszcze nie. Już teraz poszło reset. Już klikam. Klata, max int, max zdrowie do kręcenia. Max int, zdrowie z gwiazdką i do kręcenia pancerz. Chcesz, czarny? Możesz mi dać. Spoko, zaraz ci dam. Jest tylko zła. Bo spodnie, ty masz unikat? Masz spodnie? Nie, ja nie mam żadnego unikatu, że tak powiem, nie potrzebuję. Okay. Pod ten spodnie, spodnie mogę ci też dać pancerz z życie do kręcenia, jak chcesz. No, życie, pewnie mieć armor, no, też bym mógł wziąć. No, to mogę ci dać. Ring, int prawie max, kryt max i do kręcenia. No i ta szansa na kryte i obrażenia odkryte to jest mój, no taki będę mieć. No, no to ci też mogę dać. Czekaj, dobra, to zsiaruję. Ja ci mogę dać więcej na raz przedmiotów? Mogę. A, no to bym też poleciał taki. To ring. Będzie łatwiej chyba się teraz szuka. Kuźwa, teraz to jest... A wy jesteście w mieście? Tak, ja już idę. Aha, to nie, to ja idę też sprzedać. Nie widziałem. To sobie wrzucę do skrzynki. To ja już idę do Duriela i... Tam na mój portal to wejdź, to jest już w sali agonii. Na mój portal, jak wejdziesz, to jest w sali już. A ja zaraz się cofnę. Ja nie wiem, czemu ja nie mam portala? Ja wyszedłem na zewnątrz. A, cholera. Tak, ty wyszłeś na zewnątrz, no i ten. Ale na mójce możesz wejść. Nie, bo do ciebie się zepiesz wtedy. To czarny by musiał wejść. Czekaj, ja wchodzę właśnie. Tu wejdź, ja wejdę na twój. Powiedz, ale ja jestem chyba przed tym. No dobra, ale to chociaż przed będę. Stoisz przed? Czekaj jeszcze. Już. Czekaj, ja się cofnę przecież i wejdziecie na mnie. Nie, już jestem w środku. Muszę się tepać. A dobra, już. Dobra. To od razu ci dam przedmiotki. Będziesz miał. Jesteś ja czarny? Nie mam was. Jesteście, dobra. Czarny jest zima, tak? Nie. Nie, ja jestem zima. Jesteś w Aleksji. W Aleksji. No. Dobra. To zaraz zrobimy handel. Poproszę wszystko za jedną sztukę golda. No dawaj, ten handel. Jak więcej, to się nie zgodzę.
Dobrze. Jeszcze dwa? Czemu mam? A nie, dobra, mam jedno więcej. Okej, okay. Jeszcze dwa. Dwa i biorę zostały. Bo po czterech się... Poszedł. A, pięknie. Dobrze się ustawił. Na piersik. Posta. U mnie też na piersik. A ty, amulet mi nie poleciało nierozum. No mi jest takie... Jak ci nie poleciał? Jak no nie, leci, poleciał. Ja wiem, czemu nie poleciał. Bo on leci przecież z tego od krwi. A podobno niby, że tutaj ma też lecieć. Znaczy ja mam już go, tylko że na 675 pancerz. A chciałoby się na 925, żeby ładnie wyglądało. Poleci, poleci tam. Pójdę tam kiedyś, to będzie. No to on ma funkcję swoją spełnia, no. Działa. On robi to, że... jakiegoś losowego bytu. Losowy byt może ci rzucić dodatkową kulkę. Cokolwiek to znaczy. Ale super, że można się wymieniać tymi przedmiotami, nareszcie, kurde. Widzisz, dobrze wam powiedziałem, kurde. Ale że tymi, wiesz... legendami. Tymi, tam legendami jak legendami, że... Jeszcze Ubery trzeba sprawdzić. Ubery chyba nie można. Chociaż cholera wie. Jakby się, mogłoby się dać, bo kurwa, no weź przesady, kurwa, no. Później je poli, kurwa. Pierdzielił. Pierdziel. A. No i dobra. Spodnie. Pierdziel. Co? Wszystko? Bo ja już chwilowo nie mam. Ja teraz otworzę, bo ja mam tutaj teraz. Ile ty masz? 5 wejściówek. 10 jajek i 10 tych. To mogę wam jeszcze zrobić, nie ma problemu. Ale muszę wam powiedzieć, że mi się wydaje, że chyba mniej leci, bo... Czy za każdym razem nie mamy, wypada? Zobacz. Za każdym... No, nie, cholera. Nie, tu misklik. No, mów. Do tego. Coś tam niby leci, ale... Ubera jeszcze miał ktoś z was Ubera? Nie. Nie, no to bez przesady. To ja nie mówię, że... ale nawet jakiś się... tam dziadowski czy coś. Nie, no co ty, to wiesz... To... Oni tam wyliczali, że Iber wypada raz na 50, raz na 100. Teraz spodnie mi wypadły znowu z klata i spodnie. Dobra, to otwieram, jest. Mogliśmy otworzyć jednego tego ekstra, tylko nie mamy chyba wejściówek. Nie, zaraz zobaczymy następnym, co potrzeba na ten. Dobra, jak kiedy będę... Tutaj jest też ten mówił? Ekstra? No. Nic nie będę mówił, bo mam telefon, ale będę grał.
Szef zadzwonił, ale coś mu się chyba wcisnął telefon, kurde. Dwa unikaty, hełm i buty. O proszę, czako. Czako czekolada. No. Coś, jak pipunku się nie da otworzyć. I znowu korona, kurde. 36, kurde. A buty? Buty też nie pode mnie. No trudno. Poszedł reset? Jeszcze nie, bo ja wychodzę dopiero. Aha. Jak ja tego nienawidzę, wiem. Ja tego nienawidzę. No trochę tak takie, sobie, takie drobne rzeczy, tam, a irytują, nie? Tak, tak. Myśmy sobie tam w środku siedzieli, byśmy mieli wszystko w dupie. Tylko mamy materiały? Nie, już nie mamy. Skończyło się. No to dobra, to koniec. Mamy materiały? Dobra, to lecimy dalej. Takie sztuczne przedłużanie rozgrywki. No to dzień, tak samo jak ten świat, biegasz w kółko. Zaraz zobaczymy, jakie wejściówki trzeba na tego uberowego. Właśnie. A, widzisz, musimy jeszcze tyksowy kamień razy dwa. Jajko potrzeba 6 i agonii też 6. I dwa jakieś tyksowe kamienie. No to ja mam dwa te styksowe kamienie. No. Ja, ale one bardzo rzadko wypadają. To ja muszę sobie spróbować zrobić tutaj tego. A co to daje tutaj, jak robisz tego mocniejszego? No to jest Uber, nie? Tak jakbyś miał Uber, kurde, ten, Duriela. Ja rozumiem, ale masz większą szansę na wypadnięcie przedmiotów, czy co? A to nie, to musiałbyś poczytać. To jest tak, jak masz po prostu Uber item, to tu masz Uber bossa, no. Powiedzmy, miałby 200 level, a nie 100, nie? Ech, to większa szansa jest, no bo... Czy tam 160, nie wiem który, no na pewno większy jakiś procent jest, nie? No bo przesadłem, bo po co robić? No, no ja sobie poczekam, aż biję sobie chociaż 20 te gemy. Biję se na dwójkę. Wtedy se pójdę. Znowu na pierścik. Pierwsze buty chyba. Dobra, chodźcie siarka. U mnie pierścień. Dobra, jak coś będę miał ciekawego, to się będę pytał. Bo ty czarne buty zwykłe też? Tak, nie mam zwykłe. Chociaż ja, no... Mam ładne buty, bym powiedział. 9x5. To nic. To się nie pytam o buty. Amulet to musisz mieć... Amulet mam posrany, bo trzy umiejętności chyba w amulecie mam. Ale zwykły musisz mieć? Też ta, zwykły. Zwykły. Teraz mi wypadł max kryt. Co ty tam musisz mieć? Właśnie powiem. Ale amulet jest popierdzielony, bo ma... Max, czekaj. Maksymalne zasoby, niedoskonałe umiejętność i maksymalne zasoby i trzy umiejętności. Redukcję kosztów, czy? Nie, do zasobów, maksymalnych zasobów. Tak. Kryt, co jeszcze? Zasoby i? Nie, ja mam trzy umiejętności w nich. Bez tylko te. W sumie zasoby i trzy umiejętności. Co zasoby i trzy umiejętności, okej. Okay. No, amulet to nie mam jakiś taki z krytami właśnie.
Pierścień. Ładny pierścień mi wypadł. 6 do kryta, 30 do obrażeń i coś do kręcenia. Tak na dzień dobry możesz też mieć taki. Nie, amuletu. Nie, pierścień to ma. Dajesz ale mi wtedy. Dwa potrzebujesz. Jeden ci dałem, a drugi? No i teraz mi wyleciał mi, nie? Już masz taki, no. Żebyś miał 6 kryta? Tak. Bo tu mi wyleciał. To nie jest ładne. Ja mam inteligencję 80, wypadł mi teraz 43 od obrażeń od trafień krytycznych. No i kryta by musiała szansę na kryta wybić. Gdzie jestem? Koło. Muszę przejrzeć te przedmioty. No ja też pływa, bo już tyle nazbierałem. Jeszcze mamy wejściówki. Tak, tak, już idziemy. Nie, spokojnie, mówię. Po zabiciu Iber unikatu w grze nie ma co zrobić praktycznie. Na razie Last Epoch tak skończyłem. Na razie w Diablo 4. Już zresetowaliśmy? Nie wiem. Nie. Nie. Jeszcze raz. Drogi. Staną takie cioły i nie można przejść. To praktycznie wszystkie te można zrobić Iwe. Tak, tak. No znaczy nie wiem tam które jeszcze, ale. No chyba nie, na to chodzi, że chodzi na to, że wszystkie. Tak, no te główne to tak. Oj, ale mnie walnuło coś. Nie ubrałem se tarczyk. Różdżka starożytna, o kurde. Nie. Pierwszy raz jakaś różdżka poleciała. W ogóle nawet 925 mi nie poleciała tu różdżka. Jaja, co? A tyle my durieli zrobili. No bo wam jeszcze nie wypadają te maksy. Czy wypadają? Nie wypadają. Nie wypadają, tylko że mówię, że mi w ogóle różdżka nie poleciała. 925. Spodnie mi teraz wypadły takie, twoje sługi mają 5% szansy na rzucenie klątwy. Ale to nie, bo to jest taka stricte pod nekro tylko. My tego nie potrzebujemy. Wam różdżki nie lecą? Nie. Znaczy, zwykłe różdżki, tak, bo ty zwykłą potrzebujesz? Tak, nie unikatową, tylko zwykłą. Ja nie mam nawet 925. To trzeba było mówić wcześniej, ja już tyle tego na... I indy maksymalne zdrowie, coś do kręcenia, to mam tak. Pako, to trzeba mówić. Teraz może poleci jeszcze akurat, jeszcze jest chyba jeden. To... A teraz, dobra, mam int życie. No to też ci mogę taką dać na dzień dobry, będziesz miał. Ja potrzebuję int, max życie i trzeci dokręcić, nie? Ja to mam inteligencję.
maksymalnego zdrowia i coś do kręcenia. Taką mam. No, ja też mam. To zaraz ci mogę też dać. Dobra, to będziemy już szukać, bo jeszcze to są dwa wejścia. Dawaj, to traduj się. Traduj się ze mną, to od razu ci dam. Dzięki. Jeszcze z fajnie, czarnym, nie? Takie z czarnym się straduj i lecimy dalej. Teraz zobaczymy, która jest lepsza. Szczęśliwy traf. 10 i 10 na 6. Dobra, dawaj, później sobie będziesz przekonał. Kurde, czarny to trochę lepszą dał Iron, nie wiem. 8-8 inna. Nie no, żartuję. Gdybyś mi wcześniej powiedział, ja już tyle zsiarowałem różek, że... Ja też, ja na początku jak ty mówię, to zrozumiałem, że... Co ty, ja mam... Że ja tylko mam... jakaś unikatowa dla ciebie leci. Nie, dla mnie nie, no. Ja nie, różki ja mam... właśnie nie mogłem żadnej ja trafić. Ja już nie patrzę praktycznie na różkę, bo mam wymaksowaną. No, ale ty masz w ogóle chyba inną, nie? Nie, no ja mam taką samą. No, ja mam różkę. Tak? No tak, tylko że ja mam wymaksowaną już, tak? Chodzi mi o to, że... Ale co masz bite w niej? Inta, życie i obrażenia? Czy co? Zaraz ci powiem. Mam te statystyki, które powinienem mieć, tak? No. Zależy jaki wiesz bite, nie? Int, życie i kryt. Ale miałem tak, że miałem 90 do inta, ileś tam życia, ale tak ładnie 800 coś i miałem 50 do kryta. Znaczy, mogłaby być lepsza, gdybym miał na przykład tego, no z gwiazdkami wszystko. No. Ty, a jakby wam wypadły rękawiczki, no, a, gdzie pisze, czy do zamarznięta kula, nie? Nie poleci. W ataku albo z krytem. Wątpię, żeby to poleciało nam. No, albo o aspekt ci poleciał. Że o aspekt. Nie, one mają wbite. Plus 3 do zamarznięta. Ale to dla ciebie też. Nie, no, bo to jest aspekt ten wiza tylko. No. To raczej nie. Czekaj, czy jeszcze mam tam wejściówkę jedną? Tak, jeszcze jeden będzie. To na zewnątrz. To chyba leci już klasowo, nie? Tak, bo masz klasowe, nie klasowe. No, bo to jest pod klasę. To zrobimy. Trzeba iść kurde cisnąć te glify. Ja muszę trochę porobić riftów. No, bo ja potrzebuję klatkę piersiową zwykłą. Taką tą unikatową. Piersiową. No klatę, nie? Wiem, śmieję się. No u mnie ona musi być piersiowa, bo Woja ma takie piersi. Tak. Okład z młodej piersi. Tak, to musi być widać, bo jak ona ubierze. Nekromantka jest płaska strasznie. Ja sobie specjalnie taką biorę, zbliżenie, obraca się przodem i mówię, ojej, ta klatka jest okej. Dobra, odpalam. Ty, ale widzieliście ile teraz trzeba fragmentów na te wszystkie diamenty, nie diamenty, na to wszystko? Na te unikatowe tak. Najwyższe? Też trzeba to zbierać, kurde.